Pękiem prostych nazywamy zbiór wszystkich prostych, które przechodzą przez dany punkt. Punkt taki zwany jest środkiem pęku. Jak zapewne się domyślasz, prostych, wchodzących w skład takiego zbioru, jest nieskończenie wiele. Co tu widzisz? Wszystkie narysowane proste przecinają się w jednym punkcie o współrzędnych 0,2. Jak pamiętasz, wzór ogólny funkcji liniowej to y równa się ax plus b. Wszystkie punkty leżące na osi rzędnych mają pierwszą współrzędną, czyli współrzędną x równą 0. Podstawiając do wzoru funkcji w miejscu argumentu x 0, Otrzymamy y równa się a razy 0 plus b, czyli y równa się b. Możemy sformułować wniosek. Każda funkcja liniowa przechodzi przez punkt o współrzędnych 0, b. Własność tę możemy wykorzystywać przy rysowaniu wykresu funkcji, ale także przy ustalaniu jej wzoru na podstawie wykresu. W naszym przypadku wiemy, że wyraz wolny każdej z przedstawionych funkcji to 2. Bo przecinamy pionową oś w punkcie 0,2. Spójrzmy teraz na wykresy takich funkcji liniowych. Co możemy zaobserwować? Widzimy, że proste te są względem siebie równoległe, a skoro są równoległe, to biegną w tym samym kierunku. To, w jakim kierunku biegnie funkcja, zależy od współczynnika A. Nic dziwnego, że współczynnik A nazywamy współczynnikiem kierunkowym. Wartość tego współczynnika możemy odczytać także z wykresu. Pokażę Ci jak. Mamy funkcję f od x równa się 2x minus 1. Z dowolnego punktu na wykresie narysujmy odcinek jednostkowy równoległy do osi ox. Następnie na jego końcu narysujmy odcinek do niego prostopadły. Powstał nam tu trójkąt. Wzrost argumentu o jedną jednostkę odpowiada zmianie wartości o dwie jednostki. Ta zmiana wartości funkcji to właśnie wartość współczynnika kierunkowego. Możemy powiedzieć, że dla każdej funkcji liniowej wzrost dowolnego argumentu o jeden Powoduje zmiany wartości funkcji równą współczynnikowi kierunkowemu. Możemy to udowodnić. Jeśli f od x równa się ax plus b, to dla argumentu większego o 1 mamy f od x plus 1 równa się ax plus 1 plus b. Obliczmy teraz różnicę wartości f od x plus 1 i f od x. Co otrzymujemy? f od x plus 1 minus f od x równa się a razy x plus 1 plus b minus ax plus b. Piszemy dalej. ax plus a plus b minus ax minus b. Skracamy teraz to, co możemy, i widzimy, że w wyniku otrzymujemy a. Spójrz teraz na kolejny przykład. Tutaj mamy wykres funkcji g od x. Zatrzymaj film i spróbuj samodzielnie na jego podstawie podać wzór. Spójrzmy. Wzrost argumentu o jedną jednostkę odpowiada zmianie wartości o minus 3 jednostki. Oznacza to, że wartość współczynnika kierunkowego a wynosi tu minus 3. A współczynnik b? widzimy, że nasz wykres nie przechodzi przez środek układów współrzędnych, tylko jest przesunięty w górę o dwie jednostki. Oznacza to, że współczynnik b wynosi 2. Teraz już bez problemu możemy napisać, że wzór funkcji g od x to minus 3x plus 2. Wartość współczynnika a pozwala nam określić, na ile funkcja liniowa jest stroma. Im większa wartość bezwzględna współczynnika, tym wykres szybciej pnie się do góry lub spada w dół. Możemy zauważyć tutaj jeszcze jedną zależność. Funkcja f od x jest funkcją rosnącą, funkcja g od x jest funkcją malejącą, a h od x jest funkcją stałą, prawda? W pierwszym przypadku a jest większe od zera w drugim przypadku a jest mniejsze od zera a w trzecim a jest równe 0. Możemy zatem sformułować kolejny wniosek. Jeśli wartość współczynnika kierunkowego jest dodatnia, to wraz ze wzrostem argumentów rosną wartości funkcji, czyli mamy do czynienia z funkcją rosnącą. Na tej samej zasadzie, jeśli współczynnik a jest równy 0, to mamy do czynienia z funkcją stałą. Natomiast jeśli wartość współczynnika kierunkowego A jest ujemna, to na pewno mamy do czynienia z funkcją malejącą. Na podstawie wykresu funkcji f od x równa się AX plus B, określ monotoniczność funkcji współrzędne punktu przecięcia z osią o Y i wartości współczynników A i B. Zacznijmy od określenia monotoniczności funkcji. Widzimy, że w całej dziedzinie dla coraz większych x y są coraz mniejsze. Możemy stwierdzić, że f od x jest funkcją malejącą. Skoro funkcja jest malejąca, wiemy na pewno, że wartość współczynnika A jest ujemna. Teraz spróbujmy odczytać współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią o y. Tym punktem jest punkt o współrzędnych 0,3. Zatrzymaj teraz film i spróbuj samodzielnie określić na podstawie wykresu wartości współczynników A i B. Jak pamiętasz, druga współrzędna punktu przecięcia z pionową osią informuje nas, jaka jest wartość współczynnika B. Wiemy już zatem, że B równa się 3. A ile wynosi A? Wykorzystajmy metodę, o której przed chwilą się uczyliśmy. Z dowolnego punktu rysujemy odcinek o długości jednej jednostki równoległy do osi o x. Teraz na jego końcu narysujmy odcinek do niego prostopadły. Widzimy, że wzrost argumentu o jedną jednostkę odpowiada zmianie wartości o minus dwie jednostki. Oznacza to, że A równa się minus 2. Świetnie, zapiszmy jeszcze na koniec pełny wzór funkcji. Wiemy, że a równa się minus 2, a b równa się 3, zatem nasz wzór będzie miał postać f od x równa się minus 2x plus 3. Jaką liczbę należy wstawić w miejsce m, aby wykres funkcji g od x równy minus 3x plus m minus 2? Przecinał oś Y w punkcie 010. Odpowiedz na to pytanie, ale najpierw zastanów się, ile wynosi wartość parametru A, a ile wartość parametru b. Widzimy, że przy naszym X stoi 3 to wartość współczynnika kierunkowego A, a ile wynosi wartość wyrazu wolnego B. Nasze B równe jest w wyrażeniu m minus 2. Z treści zadania wiemy, w jakim punkcie wykres funkcji przecina pionową oś o y. Tym punktem jest punkt 0,10. Z tej informacji możemy wywnioskować, że wartość współczynnika b wynosi 10. Zatrzymaj teraz film, ułóż odpowiednie równanie i oblicz, jaka liczba kryje się pod literą m. Otrzymamy takie równanie m minus 2 równa się 10. Po przeniesieniu dwójki na drugą stronę i wykonaniu obliczeń dostaniemy m równa się 12. Określ współczynnik kierunkowy funkcji f od x równa się ax minus 2, wiedząc, że do wykresu tej funkcji należy punkt minus 2 minus 3. Spróbujmy narysować wykres funkcji f od x. Wiemy, że leży na nim punkt minus 2 minus 3. Zaznaczmy go. Z podanego wzoru możemy także odczytać, że wartość współczynnika B wynosi 2. Jak już wiesz, wykres funkcji liniowej zawsze przechodzi przez punkt o współrzędnych 0b, czyli w naszym przypadku przez punkt o współrzędnych 0 2. Zaznaczmy ten punkt. Poprowadźmy teraz prostą przez te dwa punkty. Ta prosta to wykres funkcji f od x, ale w treści zadania poproszono nas o określenie współczynnika kierunkowego funkcji. Zatrzymaj film i spróbuj samodzielnie odczytać wartość tego współczynnika z wykresu. Narysujmy odcinek jednostkowy rozpoczynający się w punkcie -2 -3 równoległy do osi OX. Na jego końcu narysujmy odcinek do niego prostopadły. Niestety z wykresu ciężko byłoby nam w tym przypadku odczytać dokładną zmianę wartości. A co, gdybyśmy narysowali równoległy do poziomej osi, odcinek rozpoczynający się w punkcie -2-3, ale o długości dwóch jednostek? Jeśli na jego końcu narysujemy odcinek do niego prostopadły, bez problemu odczytamy, że wzrost argumentu o dwie jednostki odpowiada zmianie wartości o jedną jednostkę. Skoro przesunęliśmy się poziomo o dwie jednostki, to otrzymaną zmianę wartości musimy podzielić przez dwa. Jeden podzielić przez dwa da nam jedną drugą. Oznacza to, że wartość współczynnika kierunkowego a Także wynosi 1 druga. Możemy jeszcze sprawdzić nasz wynik. Podstawmy do wzoru współrzędne punktu minus 2, minus 3. Otrzymamy minus 3 równa się. 1 druga razy minus 2, minus 2, a to wynosi minus 3. Widzimy, że lewa strona równa się prawej. Nasz punkt znajduje się w tym miejscu na wykresie. Widzimy, że nigdzie się nie pomyliliśmy, a nasz wynik jest poprawny. W dzisiejszej lekcji powiedzieliśmy sobie, jaki wpływ ma współczynnik kierunkowy funkcji liniowej na wykres tej funkcji. Umiemy też wskazać go we wzorze lub wyznaczyć z wykresu. Jest to bardzo przydatna umiejętność, która może Ci się przydać w przyszłości. Obejrzyj pozostałe filmy o funkcji liniowej, a po więcej materiałów zajrzyj na naszą stronę pistacja.tv.